Fantastyczne, szczególnie jedynka, kawał fantastycznej dla mnie przygody osobistej. Pamiętne intro z tym krukiem, tak, wydziobującym tam oko. Mega, mega po prostu. No i też Blizzard, wydaje mi się, że no, w kategorii cinematików no, nie ma sobie równych. To był czas jeszcze, że nie było bezprzewodowego internetu, bez problemu TeamSpeaków, łączenia się dedykowanych serwerów, tylko była taka opcja, żeby grać z kumplami po online. Stawialiśmy huba i rzucaliśmy i po prostu przeciągaliśmy między blokami kable, skrętkę. No i polegało to na tym, że się zawijało po prostu kamień z tą skrętką i rzucało się przez drzewo, nie? No i tam do następnego bloku. No generalnie kombinacji było z tym co niemiara, ale po prostu no, fantastyczne przygody, w szczególności jak się grało w nocy, wczuwało się w klimat i się po prostu grało, przechodziło całą grę praktycznie no, tam na 2-3 posiedzenia.